bioderko, i tu kolanko, i tu, i nóżka, cia, i jedziemy. Ty tam podpierasz ściany, założę się. Wstawaj! Wstawaj, szkoda lata. Tylko z RMF FM. W Rosji znaleziono rannego nietoperza, wyczytałem przed sekundą w internecie. I ten nietoperz miał na sobie obrączkę z napisem londyńskie zoo. Gościu pokonał ponad 2000 kilometrów, ale niestety dopadł go tam w Rosji kot. No i nietoperza nie udało się niestety uratować. Także taka historia. Jeśli idzie o nietoperze, to powiem jedno króciutko. No. Nie jeść. Jak już, to porządnie ugotować. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. To jest ważna informacja, musimy o tym mówić głośno, że co trzeci Polak to jest piąta kolumna. Internet pisze, że 30% nas Polaków to całkowici abstynenci. No. Dywersanci, zgroza. Ale żebyś wiedział, zerwać im plakaty z Depesz Moc na dłużek w ogóle. Kto pozbawia budżet wpływów z akcyzy, uwaga, wprawia dziurę budżetową w bolesne zawirowania, powinien podlegać karze. My oczywiście nie namawiamy do picia, no jeśli ktoś jest uzależniony od abstynencji, no nie musi pić. Nie. Niech po prostu kupuje. Tak i ewentualnie niech napoi potrzebujących, no. O. Wstawa i szkoda lata w RMF FM. Na początku lipca ze sklepów i kawiarni w Unii zniknęły wszelkie plastikowe jednorazówki, ale u nas nie. I Ministerstwo Klimatu mówi, że ma wątpliwości, że nie ma czasu, że czeka na instrukcje, ale okazało się, że firmy same z siebie pozbyły się plastiku, zastąpiły go drewnem i papierem, nie czekając na ministerstwo. O, doskonała taktyka ministerstwa. Doskonała, tak. Po pierwsze, nie przeszkadzać. Wszystkie resorty powinny brać przykład. I skoro tak, usuwamy plastik, to jeszcze niech znikną te dziwne dziewczyny z dyskotek i będzie mnie mniuśnie. No ja jestem za, tylko ja mam takie jedno pytanie, bo skoro zmieniają plastik na drewno, to kiedy znowu zaczniemy chronić drzewa? Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Internet tutaj wciąż piszą cały czas o ślubie pani Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego i tutaj piszą, że uwaga, młodzi tuż po ślubie zaprosili rodzinę i znajomych na wesele. No. Nie. Tak. Po ślubie zaprosili rodzinę i znajomych na wesele? Tak. Jestem rozczarowana. Jakby zaprosili nieznajomych na wesele przed ślubem, a nie po. Tak to by było coś, jakby przed ślubem nieznajomych. No, jaki kraj, tacy celebryci, no, dajcie. Jak jeszcze się okaże, że w podróż poślubną pojadę, to zdechnę, no, po ślubie. To będzie wstyd na całą Europę. Wstawa i szkoda lata w RMF FM. Prawie 100 tysięcy Brytyjczyków walczy w sprawie oszczędzenia alpaki o imieniu Geronimo. No zwierzę... Geronimo, zwierzę z powodu niestety bydlęcej gruźlicy ma zostać uśpione. Ludzie bronią zwierzaka. Rząd jednak jak na razie pozostaje nieugięty. I my dołączamy i apelujemy o oszczędzenie więcej niż jednego zwierzęcia. Tak. A wiadomo, że więcej niż jedno zwierzę to... Lama! Karol Strasburger byłby z ciebie dumny, naprawdę. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. A propos gwiazd, to do gwiazd jest wyżej z Giewontu i zaczynam taką wiadomość, że specjaliści zastanawiają się, dlaczego w Zakopanem, gdzie przebywają dziesiątki tysięcy turystów, nie ma praktycznie nowych zakażeń koronawirusa. A to ciekawe, no. Proste, cud pod Giewontem, magia kierpców, strach przed Ciupago. Jest opinia, uwaga, że górale przeżyli już kilka sezonów covidowych, że im cepry zwieźli sześciutkie możliwe łodmiany i się pod hale łodporniło. Może tak dobra, być. Dobra, to nie cud, no. Powiem wam, rzucam hasło i kto mądry, ten złapie. Góralski bimber, gazdowska okowita, baciowski samogon, hej. A, to jak nie, to ja słyszałem, podobno to wszystko tak działa na koronawirusa, że ten tam, zamiast się namnażać, to chodzi po krupówkach nastukany, jak ten biały miś i mówi: i jak ja cię, stary, kocham. Jak ja cię, stary, bardzo szanuję. Wstawa i szkoda lata w RMF FM. Słuchajcie, no niestety nasze igrzyska zakończone, tegoroczne igrzyska zakończone w Tokio. Natomiast takie króciutkie dla was ciekawostki podsumowanie. Trzy kraje, Burkina Faso, San Marino i Turkmenistan, cieszyły się z pierwszych w historii medali. Fajnie. A Bermudy, Filipiny i Katar po raz pierwszy wywalczyły złote krążki. No. Brawo, gratulujemy. Czekamy jeszcze na medal dla San Escobar, bo ci to zawsze jakoś z tyłu.
Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Przypomnę, że do naszego biura piosenek znalezionych napisały Ania i Dorota, prosząc o pomoc w znalezieniu mielącego ich berety songu, którego sama nie potrafią namierzyć i nawet za pomocą aplikacji szukających muzyki. I dziewczyny zresztą zaśpiewały, o jaką piosenkę chodzi, przypomnę. Kisz, budy, bady, fajne są te baby, baby. Masz pupkę swą, bebebe, więc ruszaj nią, bebebe. Tak. Że pupka jest B generalnie. Tak. Słuchacze pomagają, pisaliście, że to Sandu Ciorba i jego PS Simpoi, ale nie. Nie. Też pisaliście, że to 2 plus 1 i hej, baby, baby nad babami, ale uwaga, też nie. I to jest, uwaga, co to jest? To zespół Groove Kojak, piosenka Funkish Booty. Dokładnie. Dobra, właśnie, sprawdzamy tak. Groove Kojak. Wiele bab, a są baby? No raczej są baby, baby. Czy meble są, czy baby? No raczej są baby, baby. Czy ruszą to, czy baby? Tak ruszą to, baby, baby. Groove Kojak to wbija do mnie na playlistę już dzisiaj, za momencik. No dobrze, dziękujemy wam bardzo za pomoc, szczególnie naszemu koledze, który zadzwonił. Przekażemy fajny zestaw gadżetów od RMF FM. Wstawaj, szkoda lata. Tylko z RMF FM.